We wschodniej części powiatu tarnogórskiego, w głębi lasu, między miasteczkiem śląskim Bibielą a Zieloną, na tak zwanych pasiekach, uruchomiono w 1889 roku kopalnię rud żelaza, a przy okazji rud ołowiu z domieszką srebra, o nazwie Bibiela. Jej działalność poprzedziły badania geologiczne wykonane około roku 1860, które wykazały obecność bogatych złóż rud żelaza, zawierających do 48% żelaza i zalegających w pokładach o mięższości dochodzącej do 16 metrów. Czyniło to Bibielę jedną z najwydajniejszych w Europie kopalń rud żelaza. Oprócz kopalni rud żelaza Bibiela, w tym samym roku uruchomiono kopalnię rud cynkowo-ołowianych Szczęście Flory. Obie kopalnie miały wspólny zarząd, a zatrudnieni górnicy pracowali zamiennie przy wydobyciu rudy żelaza bądź cynkowo-ołowianej. Rudy wydobywane metodą upadową, drążąc szyby do głębokości 60 metrów. Kopalnie posiadały cztery szyby: Neptur, Nordstern, Glückauf i Clemens. Do odprowadzania wody wydrążono ponad 90-metrowe sztolnie. Ponieważ kopalnia leżała w środku lasu, około 6 km na północny wschód od miasteczka śląskiego i linii kolejowej, a jednocześnie około 2 km na północ od sołectwa Bibiela i 2 km na południe od dzisiejszych Kalet Zielonej, należało ją jakoś skomunikować. Służyła temu kolejka wąskotorowa, która urobek dowoziła do stacji kolejowej w miasteczku śląskim. Kopalnia była tak wydajna, że zatrudniono na niej 700 pracowników. Niestety, w wydobyciu od początku towarzyszyła woda. Do jej bieżącego usuwania używano 8 pomp parowych. Przez 28 lat eksploatacji kopalnię czterokrotnie zalewała woda, ale pompy wirowe o wydajności 29 metrów sześciennych na minutę dawały sobie z nią radę. Katastrofa przyszła niespodziewanie 17 czerwca 1917 roku. O godzinie 11 zauważono w jednej ze sztolni większy przypływ wody, który udało się odpompować. Jednak około godziny 14 nastąpił huk i kopalnię zaczął zalewać rwący potok wody. Woda wyrywała fragmenty ścian, waliła stropy, a górnikom wkrótce zaczęła sięgać do kolan. Dzięki temu, że szyb był bity upadową, wszystkim pracującym na dole górnikom udało się uciec. Jednak w ciągu 2 godzin cała kopalnia, łącznie z maszynami i urządzeniami, została zalana. W tym samym roku podjęto starania osuszenia kopalni. Sprowadzono z Gliwic parowe i elektryczne pompy, ale udało się tylko obniżyć lustro wody, by wydobyć część zatopionego sprzętu. Większość jednak pozostała pod ziemią, podobnie 2/3 zasobów. W okresie międzywojennym prowadzono badania, które miały doprowadzić do ponownego uruchomienia kopalni. Podejrzewano jednak, że w sąsiedztwie kopalni drzemie podziemne jezioro. Tak w istocie było.
Kopalnię uruchomiono w pobliżu podziemnego zbiornika wody, nazywanego głównym zbiornikiem wód podziemnych w Lublinie Zmyszków. Z tego zbiornika czerpana jest woda dla zaopatrzenia tarnowskich gór i części Gopi. W tym celu w 1955 roku zbudowano w Bibieli stację pomp i stację uzdatniania wody. W miejscu dawnej kopalni powstał zespół stawów, zwanych pasiekami. Można zetknąć się tu zarówno z kilkoma większymi stawami, jak i licznymi sadzawkami. Doczekały się one własnych nazw, jak morskie oko czy staw rybny. Ogromną zaletą tych miejsc jest ich różnorodność oraz wielobarwność, albowiem część stawów mieni się kilkoma kolorami. Mają na to wpływ oczywiście związki metali, które wypłukiwane są z dawnych szybów. Na miejscu zetkniemy się z pozostałościami dawnych budynków administracyjnych oraz łaźni. Tuż obok nich znajduje się rdzawa hałda górnicza. Kilka lat temu grupy płetwonurków podjęły się z badania zalanych szybów, jednak po ponad 100 latach większość z nich okazała się zasypana drzewami i głazami. Do następnego.